Andrzej Chmielewski mówi o sobie. Andrzej Chmielewski, kandydat samoobrony z Augustowa. Mam 56 lat, jestem żonaty, mam dwójkę dorosłych dzieci. Skończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji. Byłem radnym podlaskiego sejmiku, wicemarszałkiem województwa, dyrektorem w Agencji Nieruchomości Rolnej. Kierowałem Komisją Zdrowia Lokalnego Parlamentu. Walczyłem skutecznie o obwodnicę Augustowa. Obecnie jestem doradcą Komisji Europejskiej w sprawach rolnictwa ekologicznego. Od ponad 25 lat działam w polityce i nie zmieniłem swoich poglądów dotyczących Polski, polityki regionalnej, ani partii, jak wielu innych pseudopolityków. Swoje doświadczenie zawodowe, społeczne i polityczne wykorzystam w Senacie do inicjowania niezbędnych zmian w naszym regionie. Będę dążył do szybkiej budowy Via Baltica, do powstania obwodnic Łomży i Grajewa, do poprawy infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, które są kluczem do szybkiego rozwoju naszych powiatów. Dostrzegam konieczność zmian w ochronie zdrowia, w głodowych rentach i emeryturach. Znam i rozumiem problemy seniorów, niepełnosprawnych, zagubionych w brutalnej rzeczywistości. Zatrzymam ekoterrorystów blokujących nasz rozwój. Mam w sercu los bezdomnych zwierząt. Rządzący zapomnieli o człowieku, który powinien być najważniejszy. Głosując na mnie, zagłosujesz za rozkwitem naszego regionu i dobrobytem mieszkańców. Teraz przedstawimy Państwu to, co powiedział Andrzej Chmielewski o przywróceniu pamięci o Andrzeju Leperze w tych mediach. Mój start pomoże przywrócić pamięć o samoobronie, o jej liderze, jak również przypomnieć nasz program, którego zręby powstały w 2002 roku i który w wielu aspektach jest nadal aktualny. Od lat utrzymuje się taka tendencja, że w dużych miastach państwo ONE wybierają te partie takie mainstreamowe, które są obecne w głównych mediach, również prywatnych, nie tylko publicznych. Natomiast te media przede wszystkim zapominają o tych małych miasteczkach, o klasie średniej, o rolnikach. I tutaj spodziewamy się największego poparcia. Jeszcze drugi głos Andrzeja Chmielewskiego dotyczącego przyszły religii. Rząd powinny zbliżyć swoje stanowiska i tą religię ze szkół wyprowadzić, umieścić ją na powrót w salkach katechetycznych. Ci posłowie, którzy wymyślają takie debilne przepisy, nic innego nie robią, tylko posiłkują się bardzo modnym hasłem bezpieczeństwo ruchu drogowego. A nie na tym polega, w moim przekonaniu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, aby tylko zakazywać i karać, tylko aby edukować. I na koniec przedstawimy pana Andrzeja w czasie debaty. Andrzej Chmielewski, samoobrona. Proszę bardzo. Ja 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości oceniam taką z delikatną ostrożnością. Zaproponowane w kampanii wyborczej zmiany były niewątpliwie dobrymi zmianami dla Polski i Polaków. Z tym większą satysfakcją to mówię, że duża część tych propozycji Prawa i Sprawiedliwości jest żywcem zapożyczona z programu społeczno-gospodarczego samoobrony, który został opublikowany w 2002 roku. I tutaj przypomnę kwestię podatku od supermarketów czy hipermarketów. Samoobrona już w 2002 roku zorganizowała w Sejmie debatę, w której miałem zaszczyt brać udział, debatę poświęconą opodatkowaniu dużych zachodnich sieci wielkopowierzchniowych. No cóż, nawet w okresie, kiedy samoobrona współrządziła, Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło w sobie dosyć odwagi, aby te zaproponowane rozwiązania odnośnie opodatkowania tychże sieci nie wdrożyła. No, lata pokazały, że dopiero w 2015 roku te propozycje pojawiły się wśród propozycji przedłożonych przez Prawo i Sprawiedliwość. To samo dotyczy propozycji zmian w Konstytucji, które myśmy również opublikowali. W 2002 roku, w 2003 roku została wprowadzona korekta. Ja tutaj mam ze sobą te oba dokumenty i zawsze mogę podeprzeć się tymi naszymi propozycjami z początku lat 2000. Ale również warto wspomnieć o tym, że ta teczka zapowiadanych ustaw, gdyby była pełna, to te propozycje już znalazłyby się pod obradami Sejmu. No niestety tak nie było. I w tej chwili im więcej czasu płynie, tym więcej pojawia się wątpliwości i tym dłużej trwają dyskusje. To traktuję jako minus. Trzeba było to wprowadzić bardzo szybko. Odnośnie zmian w służbie cywilnej i choćby nawet w Trybunale Konstytucyjnym,
tu trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy, żeby te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mogły zostać tak z czystym sumieniem wprowadzone, należałoby doprowadzić do zmian obowiązujących przepisów, w tym Konstytucji. No, tego nie da się jak na razie zrobić w obecnym Sejmie, ale kwestia na przykład służby cywilnej, jestem za szybkimi zmianami przy każdej, po każdych wyborach, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Nie ma rozczarowań, nie ma dyskusji na temat tego, że ktoś tam merytorycznie przygotowany stracił pracę. Trzeba mieć świadomość, że zmienia się władza, zmienia się również administracja i Samoobrona jest zwolennikiem takiego rozwiązania. I tutaj utyskiwania działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego czy też partii oszustów, no, nie współgrają z tymi naszymi poglądami, dlatego że wielu tych ludzi było z nominacji partyjnych i należało im się odejść z zajmowanych stanowisk, a to, że Prawo i Sprawiedliwość obsadza te stanowiska swoimi, moim zdaniem jest to naturalne.